właściwie podróże? Jak już wspomniałam, podróże nie tylko kształcą, ale i kształtują. Wiele cierpliwości na pewno, radości z życia, umiejętności i pewność siebie, na pewno pewność siebie. Mogę wam zagwarantować, że jeśli tu przyjedziecie, zmienicie się na bardzo pozytywnych ludzi. Anglia jest zupełnie innym krajem niż Polska. Tutaj nikogo nie obchodzi, jak wychodzicie ubrani, czym się malujecie, co ubieracie, jak się zachowujecie. Każdy jest niesamowicie wyjątkowy, moim zdaniem. Wiele ludzi na przykład chodzi w piżamach do sklepu i nikogo to nie obchodzi. Jest totalna wolność. Więc jeśli jesteś artystyczną duszą, czy duszą, która nie lubi, jak ktoś mówi ci, co robić, Anglia jest idealna dla ciebie, ponieważ to się odnajdziesz. Wszyscy są wolni. Ja się tu przynajmniej czuję wolna niesamowicie.